Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. Przedstawię również bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z Unii Europejskiej. W dalszej kolejności porównam te notowania z notowaniami ze Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. A jeśli mówimy o Nowej Zelandii, to przedstawię wyniki ostatniej aukcji na internetowej platformie nowozelandzkiej Fontery Global Dairy Trade. Przedstawię również polski eksport artykułów mleczarskich do Ukrainy. Omówię również zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka w Unii Europejskiej i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Ostatnia aukcja na internetowej platformie Global Dairy Trade zakończyła się dużym wzrostem cen. Wartość indeksu głównego wzrosła o 3,2%, a wpłynęły na to istotne podwyżki cen artykułów mleczarskich. Odtłuszczone mleko w proszku podrożało o 7%, masło o 4,9%, a sery o 7,5%. Można zatem wstępnie wyciągnąć wnioski, że ceny artykułów mleczarskich oraz przy okazji mleka surowego ustabilizowały się na niskich poziomach cenowych, bo mieliśmy do czynienia z obniżkami cen w ostatnich tygodniach, a rynek wciąż czeka na silny impuls popytowy ze strony Dalekiego Wschodu. Związki te widzą również analitycy bankowi, którzy dotąd regulowali czy też uzależniali wzrost na rynku mleka głównie od chińskiego importu, a z danych ogólnodostępnych wynika, że chiński import artykułów mleczarskich spadł o 19% w 2022 w stosunku do roku poprzedniego we wszystkich kategoriach produktowych z wyłączeniem masła. Zakładając zatem, że wzrost gospodarczy w Chinach utrzyma się na poziomie 4,5%, to w latach 2023 i 2024 wielkość importu produktów mleczarskich powinna wzrosnąć o 6,7% pod koniec bieżącego roku oraz w roku następnym. W Europie robi się gorąco, nie tylko z powodu zalania zbożem technicznym rynku rolnego, ale również zaczyna się robić gorąco w sektorze mleczarskim i to również w kontekście naszej pomocy udzielonej Ukrainie. O tym powiem w dalszej części. Przejdźmy zatem do notowań cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. Cena mleka przerzutowego po tygodniu świątecznym wzrosła i aktualnie mleko przerzutowe kosztuje 1,50 zł netto za 1 litr, natomiast cena mleka w skupie zgodnie z naszymi prognozami niestety spadła, ale spadek ten jest jedynie 5-groszowy i cena ustabilizowała się w marcu 2023 roku na poziomie 2,22 zł netto za 1 litr. Jeśli chodzi o notowania cen artykułów mleczarskich, one w zasadzie pozostawały na niezmienionym poziomie. Odtłuszczone mleko w proszku kosztowało od 10,40 zł do 11 zł netto za kilogram. Pełne mleko w proszku od 15,30 zł do 15,80 zł netto za kilogram. Wartość masła nieco spadła. Był to poziom od 20 zł do 20,50 zł. Jeśli chodzi o wartość serów, ona była na identycznym poziomie od 16,20 zł do 17,50 zł. Natomiast co ciekawe, wzrosła wartość serów importowanych do poziomu od 3,20 eurocentów do 3,30 eurocentów. Przypomnę, że w poprzednich tygodniach ser wystandaryzowany, ser Gouda, można było kupić za 3 euro, a chodzą pogłoski, że ze wschodu za 2 euro, 2 euro, 10 eurocentów jedynie za kilogram. Jeśli chodzi o notowania cen euro czy złotówki względem euro, one również były spadkowe, to znaczy 1 euro potaniało i kosztowało 4,62 zł. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o cenę mleka w skupie w marcu, to jest 51,8 eurocenta za kilogram. W tabeli mamy na razie cenę dla porównania
z lutego. Było to 53,3 eurocenta za kilogram. Zatem aktualna cena marcowa to 2,50 zł netto za 1 litr. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów mleczarskich, to w 15 tygodniu w ciągu miesiąca masło potaniało o 0,4%, odtłuszczone mleko w proszku o 3,9%, pełne mleko w proszku spadek jego wartości o 1,5%, a wartość sera cheddar spadła o 3,1%. Teraz Państwu spróbujemy porównać notowane 16 kwietnia bieżącego roku ceny podstawowych artykułów mleczarskich z podziałem na trzy istotne ośrodki eksportowe. W pierwszej kolejności masło. Wzrost masła 16 kwietnia w stosunku do wartości notowanej 15 dni wcześniej, wzrost o 1,5%. W Australii masło potaniało o 3,7%, a w Stanach Zjednoczonych mamy spadek o 1,3%. Odtłuszczone mleko w proszku wszędzie potaniało, najbardziej w Australii i Oceanii o 3,3%, z kolei w Unii Europejskiej o 1,1%, a w Stanach Zjednoczonych o 0,9%. Z kolei wartość serów w Unii Europejskiej spadła o 2,2%, w Australii i Oceanii mamy wzrost wartości o 0,9% i w Stanach Zjednoczonych spadek wartości aż o 8,6%. Zaznaczam, że to są notowania z 16 kwietnia, natomiast kilka dni później odbyła się aukcja na internetowej platformie Global Dairy Trade, która pokazała już nieco inne wartości. Otóż ta aukcja odbyła się 18 kwietnia i zakończyła się dużym wzrostem cen. Otóż wartość indeksu głównego wzrosła o 3,2%, przez to wartość przeciętna artykułów mleczarskich wynosiła 3362 dolary amerykańskie za tonę i w aukcji wzięło 158 kupujących, a sprzedano 22 713 ton produktów. Jeśli chodzi o produkty, które nas szczególnie interesują, mamy duży wzrost ceny masła o 4,9%, jeszcze większy odtłuszczonego mleka w proszku o 7% i jeśli chodzi o notowania cen serów, mamy również wzrost wartości sera cheddar o 5,7%. Przypomnę, że dla Unii Europejskiej te trzy produkty są kluczowe, ponieważ 65% mleka w Europie jest zamieniane, czy też produkowane są sery, odtłuszczone mleko w proszku i masło, a zatem notowania tych trzech produktów w głównej mierze determinują ceny mleka w skupie. Teraz słów kilka na temat tego, co się dzieje w relacji między Polską a Ukrainą. Mam tu na myśli przede wszystkim początkową decyzję Polski o zatrzymaniu importu zbóż, ale przy okazji zbóż wstrzymano również import pozostałych produktów, w zasadzie no bez większej analizy i mamy niestety tego skutki. Otóż mówiąc ironicznie, Ukraina nam dziękuje już za pomoc, za to, że kupiliśmy kilka milionów ton zboża technicznego, mleka, artykułów innych spożywczych. Mamy do czynienia, no delikatnie mówiąc, z zachowaniem, które no, budzi wyłącznie złe skojarzenia. Mianowicie Ukraina zapowiada embargo na polskie artykuły mleczarskie. Przypomnę, że eksport serów w 6% jest lokowany właśnie na Ukrainie. W związku z tym będzie to niestety dotkliwa decyzja Ukrainy, która będzie miała skutki negatywne również dla polskiego sektora mleczarskiego. Także mamy do czynienia nie tylko z brakiem wdzięczności, ale z zachowaniem, które no, można nazwać dosłownie wbiciem przysłowiowego noża w plecy. Porozumienie dla mleczarstwa wystosowało pismo do pana ministra Waldemara Budy w sprawie zakazu importu produktów mleczarskich z Ukrainy i możliwych konsekwencjach tego kroku. Od 5 lat, tak wyjaśniając, jesteśmy największym dostawcą sera, mleka, napojów mlecznych i serwatki modyfikowanej do Ukrainy, a Ukraina jest jednym z największych pozaunijnych odbiorców naszych przetworów mleczarskich. W 2022 roku była to wartość eksportu 108 milionów euro i było to ponad 3% całego eksportu artykułów.
Ukraina ma 17% udział w eksporcie polskiego jogurtu, 7% w eksporcie sera topionego i 9% sera podpuszczkowego. Dlatego z niepokojem przyjęliśmy podpisane przez pana ministra rozporządzenie z dnia 15 kwietnia bieżącego roku w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia zakaz dotyczy również mleka i przetworów mlecznych, czytamy w stanowisku porozumienia mleczarstwa. Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o wykreślenie mleka i produktów mlecznych z załącznika do rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2023 roku w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, pisze Grzegorz Gańko, prezes mleczarni w Sierpcu, a przy okazji przewodniczący porozumienia dla mleczarstwa. Teraz słów kilka na temat zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka. Otóż w 15 tygodniu mamy do czynienia z kontynuacją tego pozytywnego trendu, czyli trendu spadku kosztów produkcji mleka. Otóż składowa dotycząca żywienia krów spadła o 1,5%, a składowa energetyczna, jej wartość spadła o 0,6%. Tytułem podsumowania. Rynek mleka wciąż czeka na istotny impuls popytowy ze strony Dalekiego Wschodu. Są tu pewne pozytywne sygnały, ponieważ na rynku światowym w ostatnim tygodniu odnotowano duży wzrost wartości indeksu głównego, bo o 3,2% na nowozelandzkiej giełdzie Fonterra Global Dairy Trade. Analitycy bankowi z całego świata w głównej mierze łączą wzrost gospodarczy w Chinach, który ma być w tym roku istotny, i w przyszłym roku podobnie, ze wzrostem importu artykułów mleczarskich. Miejmy nadzieję, że te prognozy się ziszczą i dojdzie do tego, że rynek światowy wróci na właściwe tory. Natomiast póki co musimy walczyć z tym, co się dzieje na rynku polskim, czyli z psuciem naszego rynku i z obroną naszych interesów, które powinny być kluczowe dla polskiej gospodarki, ponieważ w pierwszej kolejności pomoc należy się polskim producentom, przetwórcom i konsumentom, a nie innym. Dziękuję Państwu za uwagę.